O sobie coś się powiem, żebyś wiedział, co jest grane. A dokładnie tę historię się zaraził basketbalem. Mnie od razu załapałem, bo z zapałem miałem ciężko. Jak zajawkę już złapałem, to nudziła mi się prędko. Zaraziłem się też prędko, nie tak prędko, trochę później. W tamtych czasach było lekko, zero stresu, młody uczeń. Śmigałem wtedy z deską, chociaż też za dużym bucie. Nie myślałem wcale o tym, jak zarobić, jak stąd uciec. Kocham to uczucie, smak wolności, co poza tym. Pamiętam, grałem w karty, Duel Master, stare czasy. Co do czasów mangi bazy, to pamiętam tamten azyl. Pozdrowienia dla was mordy, bo nie jeden już się zaszył. Tyle kumpli różnej masy, poznałem co to chillout. Chociaż ciągle wałkowany, wór mieszany, ale przypał. Było dobrze chyba, ja przynajmniej nie narzekam. Na zajawce wciąż od lat, ta zajawka temat rzeka. Parę lat wstecz, młody chłopak lat 16. Też se lubił zagrać mecz, lecz dla beki niepoważnie. Zawsze wiedział, co jest pięć, zawsze miał te swoje zdanie. Zawsze wszystko na spontanie, nic nie było planowane. Dobrze z ziomkiem przybić grabę na boisku, na zajawie. Pierwsze tripy, pierwsze banie, te problemy nasze z prawem. Okazało się to z czasem, to jest świnią, a kto bratem. Brat zaskoczył brata faktem, że ma język jak łopatę. Jebać go tu zatem, dziś złapałem znów zajawkę. Idealnie tak jak dawniej, coś ruszyło mnie mentalnie. Bym się ruszył, nie stał w bagnie, ileż można siedzieć na dnie. Generalnie właśnie w rapie odnajduję są terapię. Tutaj swoją mam arkadię, w tej zajawce, w tym co robię. Mam nadzieję, że nie znudzi mi się stanie przy mikrofonie. Znowu biegnę w maratonie, Forrest Gump po gibonie. Taki ze mnie jest już człowiek, od zajawek cały płonę.